Kolejnym punktem zwrotnym, no i tu mogę powiedzieć, że to właściwie całe moje już późniejsze życie zmieniło i określiło aż do dziś. Zacząłem robić film Przesłuchanie. No i to miało konsekwencje dla mnie no, niesłychanie poważne, bo to znaczy ja sobie wtedy trochę nie zdawałem sprawy z tego, co ja robię. To znaczy ja wiedziałem, że to jest film, który no, będzie ważny, że nikt takiego filmu przede mną nie zrobił, przynajmniej w Polsce, a właściwie nigdy na świecie nawet nie zrobił, bo taki Lavaux, tego francuski film z Yves Montandem na podstawie chyba procesu też slańskiego, tam zapomniałem już autora w tej chwili, no to był oczywiście filmem pokazującym trochę komunizm od środka, ale on ciągle był i to dlatego ja to stwierdziłem z wielkim takim no, zdziwieniem, że jestem pierwszy, który chce pokazać komunizm ze strony niekomunisty, bo były te krytyki, były ze strony komunistycznej, wewnętrznej. Pokazywali filmy ze całą w ogóle komunizm od strony komunistów, którzy się gdzieś albo stali sami ofiarami, jak na przykład Artura Kestlera Ciemność południe, gdzie komunista Rubaszow, czyli Bucharin, to wiemy wszyscy, był modelem, który został właściwie rozstrzelany za to, że był szpiegiem amerykańskim, co oczywiście było bzdurą, tylko on to zrobił dla rewolucji. On, i proces tej zmiany, tego jak jego aresztują i on najpierw stawia opór, a potem się godzi coraz bardziej z tezami tego oficera przesłuchującego, stalinowca oczywiście, do tego, żeby się przyznać do rzeczy fałszywych, nieprawdziwych. No to był rzeczywiście szok dla wielu, ale dla mnie w pewnym momencie takim i nagle jakby jasny taka błyskawica się pojawiła. No ale dlaczego do diabła mamy robić filmy o komunistach, którzy sami stali się ofiarami swojej własnej głupoty, czy własnej podłości, czy własnej jakby pomyłki ideologicznej. No i stąd powstał w ogóle scenariusz Przesłuchania, który jest filmem o młodej kobiecie, która w ogóle nie ma nic wspólnego z polityką, nie stoi po żadnej stronie, nie jest ani komunistką, ani antykomunistką, jest w ogóle śpiewaczką jakąś kabaretową z jakiegoś tam takiego mini teatrzyku półwojskowego i to jest właściwie jej punkt widzenia na cały świat.